przychodzi baba do lekarza i pyta się: panie lekarzu, kiedy te wszystkie problemy z tym wirusem się skończą? Lekarz mówi: nie wiem, nie interesuję się polityką. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o Celsjuszu. Kilka dni temu, przed weekendem, miała miejsce mała awaria na Celsjuszu. No i mówię o rzeczach różnych związanych z Celsjuszem, zarówno tych dobrych, jak i tych mniej dobrych. No więc dzisiaj taki odcinek, jak już kurz trochę opadł, chciałem powiedzieć, jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy, co z tego dowiadujemy się na temat Celsjusza. Będzie też trochę nowości na temat Celsjusza. Będzie też kod promo, który zespół Celsjusza dał niejakoby dla wszystkich, by zrekompensować trochę tą awarię. Awaria jest naprawiona, awaria była z punktu widzenia użytkownika poważna, bo aplikacja i strona internetowa była niedostępna w zasadzie po wyżej 24 godzin. Z punktu widzenia bezpieczeństwa środków wydaje się, że backend był całkowicie odcięty, to znaczy były środki w żaden sposób nienaruszone, awaria dotyczyła DNS-ów. No więc przejdźmy przez to, co tam się wydarzyło, żebyście mieli taki obraz, no nie wiem, czy pełny, tak jak ja to obserwowałem. No i też będzie kilka nowości z frontu. Zapraszam. Przypomnę, że to, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i zajmuję się tym pasjonacko. Wszystko, co tutaj robię, no to jest moje prywatne zdanie. No i musicie sobie sami dodatkowo to wszystko zgłębiać, wyrabiać sobie własną opinię. Ja mówię cały czas, że to są bardzo niedojrzałe rynki, że to są technologie dojrzewające. Też taki film w kontekście Celsjusza wypuściłem i odwołuję się do niego co jakiś czas, związany z ryzykami. Wśród tych ryzyk między innymi jest to, że platforma może być zhakowana, to, że lider z platformy może odejść, jak również no to, że platforma cały czas jest na rynkach, które są nieuregulowane i mimo iż Celsjusz to wszystko próbuje jakoś balansować, no to ciągle podlegają jakimś zagrożeniom, atakom, no i błędom. Taki błąd wydaje się, że tutaj ostatnio się dokonał i no i spowodował jakby drobne zamieszanie na platformie. No ale te rynki też są niebezpieczne, bo wy jesteście sami dla siebie zagrożeniem, to znaczy wasz portfel, umiejętność posługiwania się tymi hasłami, zabezpieczeniami, miejsce, gdzie korzystacie z tego wszystkiego, no tutaj też się cały czas gdzieś tam poddajecie potencjalnym próbom zaatakowania hakerom, więc uważajcie cały czas, nie inwestujcie na serio więcej niż możecie stracić. Myślę, że każdy musi się pogodzić, że potencjalnie to, co tutaj wkładacie, jest stracone. Nieważne, czy to jest platforma jak Celsjusz, czy platforma jak Definity, o której nagrywałem wczoraj film, czy Aion, czy Cardano, czy Polkadot, no wszystkie z tych platform ciągle dojrzewają. Polkadot też miała swój hack, też potracili ludzie środki. Ethereum miało swój słynny DAO hack i ostatnio też się różne dziwne rzeczy na Ethereum dzieją, też można potracić środki. No więc tutaj nieustannie są jakieś mniejsze i większe wybuchy i naprawdę, jeżeli jesteście tutaj już jakiś czas, no to zapewne o tym wiecie, ale no sporo nowych osób dołącza do kanału, więc owszem, tak, hura, optymizm, tak, ale no do nauki, ale nie inwestujcie więcej, niż możecie stracić, bo można stracić. Jeżeli cokolwiek tutaj inwestujecie, no to powinny to być moim zdaniem środki, które jesteście w stanie przeznaczyć na naukę, które jesteście w stanie po prostu stracić. No, można po prostu się łatwo przejechać. No więc ja mogę zachęcić do tego, żeby pozbyć się jakichś złych nawyków, nie kupić jakichś pierdół, zbędnych rzeczy, przedmiotów albo jakiegoś chemicznego żarcia, jakichś hamburgerów, Coca-Coli. No można zaoszczędzić kilkadziesiąt, kilkaset złotych po prostu na rzeczach, które nam się wciska jako jakiś taki no, ogłupiacz, jako zatruwacz.
tego nie kupujcie, za zaoszczędzone pieniądze można się pobawić i wtedy nawet jeżeli stracicie środki, no to zyskacie na zdrowiu fizycznym lub psychicznym lub na jednym i drugim. No a właśnie po moim filmie, w zasadzie sprzed półtorej tygodnia czy jakoś tak, gdzie też ja za każdym razem mówię, że Celsius jest platformą, która cały czas się buduje i mimo iż bardzo uważają i na regulacje i ja zaufałem twórcy tego projektu, to nie znaczy, że wy macie zaufać, wy musicie zrobić swoje rozpoznanie. On jest cały czas podatny na różnego rodzaju błędy i ataki, i haki. No i z takim czymś mieliśmy do czynienia kilka dni temu. Jak to wyglądało z punktu widzenia użytkownika? Z punktu widzenia użytkownika platforma, wasza aplikacja mobilna przestała działać jednego dnia. To było w czwartek chyba wieczorem. Przestał działać również adres strony internetowej celsius.network. No więc było to dosyć niepokojący objaw. Aplikacja na moim telefonie na przykład po prostu się wywalała, nie uruchamiała się. Więc jak ją pierwszy raz uruchomiłem, stwierdziłem, dobra, coś tam się nie działa sobie. No ale potem za godzinkę czy jakoś tak sprawdziłem, patrzę, ciągle nie działa, to zacząłem rozpoznawać, o co chodzi. Wszedłem na stronę Celsius Network i się okazało, że ta strona też nie działa. No więc się ciśnienie lekko skoczyło, o co tam chodzi. No więc szybko pierwsze co zrobiłem, wszedłem na Twittera. No na szczęście tam znalazłem aktualizację od Aleksa Maszyńskiego, że generalnie mają problem z DNS-ami, no i że problem zostanie w kilka godzin naprawiony i żeby się nie obawiać, środki are safe. Nie, tego stwierdzenia nie użył, ale napisał, że środkownic, że jakby awaria dotyczy tylko frontendu, czyli tej części dla użytkownika, z backendem to jest całkowicie oddzielna rzecz, tam się nic nie dzieje. No i co kilka godzin Aleks Maszyński takie aktualizacje dawał. Niestety moim zdaniem co tutaj poszło nie tak, no odbywała się jakaś aktualizacja techniczna, w rezultacie której konto na GoDaddy, czyli platformie hostingowej, też platformie, która zarządza DNS-em dla Celsjusza, tamto konto z jakichś względów zostało zablokowane dla Celsjusza, w związku z tym i zmrożone na 24 godziny celem jakiegoś właśnie audytu bezpieczeństwa. No więc upgrade techniczny związany z nowymi rzeczami, które Celsius chciał wpuścić, związany właśnie między innymi z platformą mobilną, z platformą na desktop też, którą wypuszczają. Szereg rzeczy próbowali tam upgrade'ować. Coś wymagało zmiany w DNS-ie. Ich dostawca tej usługi z jakichś względów uznał, że coś tam jest nie tak, zablokował im konto. No i zgodnie z procedurami, które ten dostawca ma, miał 24 godziny na przeglądnięcie i odblokowanie im konta i nie zawahał się z tego skorzystać. Aleks Maszyński gdzieś tam to próbował eskalować, przyspieszyć te procesy, żeby to nie zajęło 24 godziny, no bo brak jakby kontaktu z DNS-em sprawiał, że no wszelkie aplikacje przestały działać. No i znowu, czy Celsius wybrał tu odpowiednią platformę jak GoDaddy pod tego rodzaju usługi? Nie wiem. Wiem, że w rezultacie będą zmieniać dostawcę. Czy ten dostawca zareagował zgodnie z SLA-ami 24 godziny? Czy to są dobre SLA-je? Nie wiem. Moim zdaniem na krytyczne błędy dla platform finansowych to powinna być pół godziny, godzina. Tak się zwykle to robi dla tych najwyższej jakości serwisów. Czy powinniśmy dostać jakąś wcześniejszą komunikację, że taki upgrade będzie się odbywał na platformie Celsius i że możemy się spodziewać problemów? Wydaje mi się, że tak, że taki mail jakby przyszedł w środę, że w czwartek będzie upgrade i mogą być problemy, to byłoby komunikacyjnie dużo lepiej rozstrzygnięte. Natomiast no, zespół Celsius się tego w ogóle nie spodziewał, więc takiej komunikacji nie było. Ona się pojawiła i mailowo, i twitterowo już w trakcie awarii. No więc komunikacyjnie wydaje mi się, że tutaj jest sporo do nadrobienia. Natomiast no, co było dobre w tym wszystkim, no to oczywiście środki, czy to jeżeli ktoś tam ma bitcoiny, czy sell tokeny, czy Ethereum, no to wszystko sobie można było obserwować na blockchainie, że
ten adres, w którym Celsius się trzyma, te adresy są publiczne, że żadne środki się nie ruszały, że to nie było tak, że to jest jakaś zasłona dymna i coś tam się dzieje i ktoś wyprowadza te środki. Sam CEO i jego wspólnik Daniel i ich gość związany z, od strony technologicznej byli jakby cały czas up to date na Twitterze, więc tam można było sobie czytać, co się dzieje. Społeczność reagowała różnie, zarówno, że super, wierzymy w ciebie i że czekamy, aż aplikacja będzie dostępna. No łącznie z tym, że były oczywiście oskarżenia o to, że już koniec i że Celsius się zamyka i w ogóle. Mieliśmy ostatnio przejścia z Credem. Wiemy, że co jakiś czas no, te platformy znikają z rynków, bo niektórzy no, albo im się noga potknie o regulacje, albo są zhakowani, albo są wręcz nieuczciwi. No więc zawsze powinniśmy zachować sobie w tyle głowy ten znak zapytania, czy ja na pewno ufam temu zespołowi, temu, tej platformie, tej technologii i czy tam na pewno wszystko jest ok. Ja przyznam, że też mi się no, ciśnienie na chwilę podniosło. Raczej nie obawiałem się tego, że coś tam się strasznego dzieje. No też jakby jestem pogodzony z ewentualną stratą zawsze i tak jak wam mówię, no musimy być na to przygotowani. No ale raczej znajomość tej technologii na tyle tutaj widziałem, że środki się nie ruszają. Dotyczy to DNS-u, jest aktywność, czyli tego frontendu, jest aktywność ze strony zespołu, więc no wierzyłem, że to wszystko się rozwiąże, natomiast no był taki niesmak związany z tym, że to nie zostało odpowiednio skomunikowane, ale to jest trochę tak, że im wyżej zadzieramy nosa, tym mocniej dostaniemy psztyczka w nos, no bo dosłownie na 2 czy 3 godziny przed tą awarią platforma Crypto.com napisała, że musi, czy inna platforma jakby konkurencyjna dla Celsjusza, napisała, że z powodu właśnie awarii, która się na Ethereum odbywa w związku z przejściem na 2.0, no to Crypto.com musi wstrzymać wypłaty Etherów i wszystkich ERC tokenów związanych właśnie z Ethereum na co najmniej 24 godziny. No i na to Alex Maszyński odpisał, że Celsius is never down, że oni mają swoje węzły i że oni na Celsjuszu wszystko działa. Działają wypłaty Etherów, bo Celsius prowadzi swoje węzły. Odpisał to jakby tak fact-based, tam nie było żadnego stroszenia piórek. Natomiast można było poczuć pewną wyższość z tego tweeta. Ja nawet też to zretweetowałem krótkim komentarzem Celsius versus Crypto.com, nie dodając tak naprawdę żadnej interpretacji do tego, natomiast chciałem puścić tą wiadomość w obieg. No i nie zajęło więcej niż godzina czy dwie, aż platforma Celsius całkowicie zniknęła. No więc nie wiem, czy to było jakieś zrządzenie losu, czy psztyczek w nos, czy jakieś celowe działanie czyjeś, żeby pokazać Celsjuszowi, że jednak nie są tacy mocni. Na pewno jest to jakiś sygnał, który pokazuje, że nawet te platformy, w które ja mówię, że wierzę i twórcom ufam, one mają swoje wtopy. Te wtopy mogą te platformy zniszczyć, one mogą uczynić je mocniejsze. No moim zdaniem Celsius z tą awarią poradził sobie komunikacyjnie średnio, technicznie zajęło mi to 24 godziny, żeby platformę przywrócić na, powiedzmy, na obroty, więc no powiedzmy, że to też nie jest jakiś super wyczyn, natomiast no sprawa nie była w ich rękach, sprawa była w rękach GoDaddy, czyli dostawcy ich usług. No i teraz tak, w rezultacie będą zmieniać GoDaddy na inną platformę, nie przyznają jaką, żeby nie ujawniać ze względów bezpieczeństwa dalszego, co tam się będzie działo, żeby ewentualnie dawać tutaj furtek potencjalnym atakującym. Dla społeczności powstał w tym celu kod, promokod DNS. Jeżeli taki promokod wpiszecie do aplikacji, no to będziecie mogli dostać $25 za depozyt, $200 na 30 dni. Każdy z tego może skorzystać, nieważne czy będziecie nowymi użytkownikami. Jak jesteście nowymi użytkownikami i to co tutaj powiedziałem was nie zniechęciło, no to możecie się zarejestrować z mojego kodu rejestracyjnego. Linki gdzieś tam będą w opisie, bądź możecie użyć innych kodów rejestracyjnych, które znajdziecie też na innych kanałach YouTube, czy to u Maćka Tomczyka, czy to u Krypto Kamikadze. Dowolny kod rejestracyjny da wam
$20 na start przy instalacji platformy, no i następnie kod DNS wpisany do platformy w tej sekcji promocode da Wam $25, więc w sumie możecie dostać $45. Każdy z tych kodów uruchamiacie wpłatą $200, więc wpłacając $400 na 30 dni dostaniecie $45 po 30 dniach. No i musicie sobie ocenić, czy to, co tutaj usłyszeliście, Was zachęciło, czy zniechęciło. Dowiadujemy się również, że SES już w ogóle przenosi się ze swoim security center, jak rozumiem, z tym oddziałem. Jakby najsłabszym czynnikiem w tych platformach jest najczęściej czynnik ludzki, czyli jak coś się dzieje, to często tam ktoś zawiódł, ktoś został przekupiony albo no, jakiś inside job nastąpił, no więc to też wymaga odpowiedniego podejścia. SES już przenosi swoje operacje te związane z security do jakiegoś znanego wysokiego budynku, nie powiedzieli, gdzie to jest, gdzie będą mieć całe piętro i model ten bezpieczeństwa, jak rozumiem, natury proceduralno-standaryzacyjnej i też związanej z przeskanowywaniem tego, co się dzieje i ułożeniem tego w jakiś ład, będzie tam przebudowany na nowo. To są rzeczy, które dzieją się tak czy owak niezależnie od tego haku. To są rzeczy, które się dzieją już wcześniej. Shiran, który odpowiada właśnie za bezpieczeństwo tej platformy na tym ostatnim Ask Me Anything, które się odbyło regularnie w piątek, mówił o tym, że ze strony jakby Maszyńskiego, Alexa, jakby on, czy też Alex mówił do Shirana, że tutaj w tą stronę mają nieograniczone środki na bezpieczeństwo, czyli SES już na bezpieczeństwie nie oszczędza. To jest tak, że po prostu cokolwiek jest potrzebne, w to idą środki. Natomiast no, ciągle są i mogą być różnego rodzaju haki, które no, będą próbowały się wydarzyć na tej czy innej platformie, czy to od strony frontendu, czy to od strony backendu, czy to od strony ludzkiej. No więc musimy być na to przygotowani i pamiętajcie, nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. To, co się jeszcze dowiadujemy, no to będą, to jest dla mnie ciekawa wiadomość i dobra, będzie wchodziło w najbliższych dniach DOT, czyli token Polkadot na platformę Celsius, będzie wchodził Hashgraph, o nim pewnie nagram film niedługo, no i będzie wchodził Comp, czyli token Compoundu. To są bardzo ciekawe wszystko trzy rzeczy, więc cieszy mnie, że Celsius je wciąga na platformę. Dowiadujemy się, że w najbliższych dniach Celsius powinien pojawić się na jakiejś jednej dodatkowej giełdzie, więc to jest też ciekawa sprawa. Dowiadujemy się również o tym kodzie DNS, $25 dla Was. Dowiadujemy się również o tym, że no, ten poziom $1.5 za sell tokena został przebity, w ogóle, czyli ta dystrybucja tokenów OTC już się odbyła, zespołowi te 25 milionów tokenów, które miało zostać wypłacone, to zostało jakby przełożone na następne 3 lata. Zespół dostał tylko część tego, bo wszyscy się zgodzili na taki deal. Te tokeny zostały, które były potrzebne, te 10% z tych 25 milionów zostało sprzedanych OTC. Cel token od tego czasu przebił $1.5. Ta informacja związana z tą niedostępnością platformy nie wpłynęła negatywnie ani na depozyty, ani na cenę cel tokena. Cel token tak naprawdę przebił w tamtym momencie powyżej $2. Dzisiaj po ile jest, to nie wiem, nie sprawdzałem, chyba w granicach 1.9, no więc kolejne pułapy zapewne gdzieś tam są 3, 5, 10, $15, tam są kolejne, gdzieś tutaj taką informację przypnę, kolejne takie rundy dystrybucyjne dla zespołu, więc zapewne będą się pojawiać jakieś kolejne punkty oporu. Natomiast no, ciągle musimy wziąć pod uwagę, że sam sell token jest w tej chwili bardzo, bardzo wysoko. Jest kilkadziesiąt razy wyżej od swoich minimów, więc ewentualne cofnięcie, jeżeli takie nastąpi, może być mocne. Ja zachęcam, żebyście zerknęli do moich wszystkich playlist o Celsjuszu. Ja tam mówię o tym, jakie są zagrożenia, jak zbudowali platformę, jak dbają o bezpieczeństwo przy pomocy multi-party computation, czy tak naprawdę kryptografii, która jest stosowana również przez banki, a wiele z tych platform kustodialnych w obszarze krypto tego nie stosuje. Celsjusz to stosuje, jak to działa.
czy to jest na plus, czy to jest na minus, to sami musicie ocenić, bo są to dosyć innowacyjne rzeczy, jeszcze nie w pełni tak bardzo przetestowane, jeżeli chodzi o świat kryptowalut. Natomiast jeżeli dobrze zrobione, mogą dostarczać dużo większe bezpieczeństwo, bo tak naprawdę sprawiają, że nikt nigdy nie wie, kim jest osoba posiadająca wszystkie części klucza prywatnego, nie zna tych osób i nie jest w stanie ich ani przekupić, ani podejść. No i w związku z tym nie jest w stanie wycofać tych środków. No więc przejdźcie przez ten film o ryzykach, przejdźcie przez mój film, w którym mówię, jak Celsius się różni względem banku, jak działa ich model operacyjny, jak działa ich biznes. Przejdźcie przez film, w którym mówię, jak Celsius emitował akcje, udziały tak naprawdę w swojej firmie i to też uczynił dostępnym dla poszczególnych indywidualnych inwestorów. Przejdźcie przez moje filmy, w których mówię o ekonomii tokena, jak działa token i moim zdaniem no, ten wzrost na tokenie, on w pewnym sensie jest uzasadniony mechaniką tego tokena. Moim zdaniem, ja o tym mówię już dobre półtorej czy dwa lata, że ten token jest dobrze przemyślany i póki faktycznie model biznesowy Celsjusza się sprawdza, póki oni mają coraz więcej depozytów i coraz więcej instytucji giełd od nich te środki pożycza, to wszystko ma prawo fruwać. No ale tak jak mówię, to trzeba zachować ostrożność, bo już jesteśmy dosyć wysoko z tym sell tokenem. Natomiast no, warto się edukować i warto ten projekt mieć na talerzu. W rezultacie tego z problemu technicznego nie nastąpił jakiś wycof środków. Celsius ma ciągle 2,2 miliarda dolarów w asset under management, czyli asetów, które użytkownicy zdecydowali się jakby powierzyć Celsjuszowi i dać w obrót. No więc to jest dobra wiadomość tak naprawdę, no bo Celsjusz ciągle potrzebuje więcej niż ma, bo ma więcej klientów na pożyczanie tych środków niż ma. Po co pożycza, dlaczego pożycza, komu pożycza, o tym też mówię w poprzednich filmach. Tak naprawdę takich platform jak Celsjusz, czy BlockFi, czy Crypto.com jest sporo. Większe od Celsjusza w tym zakresie jest jedynie Genesis w tej chwili jako fundusz inwestycyjny. Oni mają ponad 8 czy w tej chwili 9 miliardów dolarów w depozycie. Celsjusz jest tutaj numer 2, ale myślę, że to się też może zmienić. Mogą być numer 1, jeżeli tak naprawdę wzmocnią się, jeżeli dalej będą zyskiwać zaufanie. Mam nadzieję, że tak będzie następowało. Jeżeli dalej będą dobrze obracać tymi środkami, które mają, no i jeżeli dalej utrzymają, moim zdaniem, tutaj rytm budowania społeczności, zaangażowanie samego Aleksa Maszyńskiego w budowanie społeczności, cotygodniowe Ask Me Anything, ciekawe pytania, ciekawe funkcjonalności, które są wprowadzane do platformy, jest logowanie przez Face ID ostatnio, jest moim zdaniem bardzo ciekawy interfejs tej aplikacji, więc sugeruję sobie jako minimum, jeżeli pierwszy raz słyszycie, po prostu zainstalować, nawet nie musicie nic tam wpłacać, po prostu sobie przeklikajcie, zobaczcie jak to działa, porównajcie, nie wiem, z Revoltem, czy porównajcie z waszym bankiem, czy porównajcie to z Crypto.com albo z jakąś inną platformą i wyróbcie sobie swoje własne zdanie w tym temacie. Platforma się fajnie rozwija, ciekawe, kiedy pojawi się ten DOT. Ja ciągle czekam też na ALGO tokeny, czekam być może na STX, czyli na blockstackowe tokeny na Celsius. To byłby dla mnie bardzo duży atut. No więc reasumując, awarie się zdarzają. To jest tak, że ocenimy ich nie po tym, czy są awarie, ale jak sobie radzą w trakcie awarii i po awarii. Wydaje mi się, że przed awarią można było ciut lepiej zareagować, można było o tym poinformować użytkowników, że taki upgrade będzie miał miejsce. Wówczas może bylibyśmy mniej zaniepokojeni. W trakcie awarii komunikacja była dobra, była częsta, była bezpośrednia od CEO jednego i drugiego założyciela. Były potem mailowe komunikacje wysyłane, było podsumowanie tego też dzień później w Ask Me Anything, dosyć szczegółowe przez i samego Aleksa, i Shirana z działu bezpieczeństwa. No więc nie nastąpił wycof depozytów, nastąpiło tak naprawdę, wydaje mi się, że gdzieś tam utrwalenie przekonania, że zespół jest legitny, natomiast
to jest oczywiście moje zdanie. Natomiast nastąpiło również pokazanie, że nawet najlepsze platformy popełniają błędy i tu była ewidentna wtopa jakaś, czy to dogadywania się z dostawcą, czy to być może kogoś technicznego, co nie tak kliknął, no czy też po prostu zbyt wysoko zadarty nos twórcy, któremu ten nos ktoś przytarł. Nie wiem, co tutaj było realnym powodem, natomiast wyjście z awarii uważam za korzystne. Nie oznacza to, że takich awarii więcej być nie może. Mogą być. Liczę, że nie będzie. Liczę, że awarie i takie ciosy wzmacniają takie platformy. Ja swoich środków stamtąd nie ruszam. Mam zamiar skorzystać z tego kodu DNS jako rekompensatę. $25. Jakbym widział na ulicy, bym się schylił, więc na Celsjuszu też się po to schylę. Oczywiście będę dalej obserwował zarówno bacznie, jak i krytycznie tą platformę. Wam sugeruję zrobić to samo w kontekście każdego projektu, którym się interesujecie. Nie popadajmy w zachwyt, że już znaleźliśmy największego unikorna i przyszłość finansów. Tu się ciągle wiele rzeczy może zmieniać. Obserwujmy nie tylko to, co mówią, ale i to, co robią. Ja widzę spójność na Celsjuszu w tym zakresie. No więc na pewno im dopinguję. Jak pierwszy raz nagrywałem film o Celsjuszu, oni byli w ogóle poza CoinMarketCapem. Potem jak weszli, no to początki były gdzieś tam miejsce 200 któreś, czy koło 300. Dzisiaj są koło 30 miejsca, czy jakoś tak, czy koło 40. Platformę to już tutaj też sięgnę do wywiadu z Timem Draperem, czyli no znanym inwestorem i venture capitalist w obszarze krypto, ale nie tylko, w obszarze technologicznym, znanym supporterem Bitcoina, więc Tim Draper również się pozytywnie wyraża o Celsjuszu jako o tym, którzy stworzyli model DeFi wręcz. No więc czy to nie jest przesadne stwierdzenie, czy to już tutaj można dyskutować, natomiast no, samo wsparcie Tima Drapera dla Celsjusza wydaje mi się też jest atutem, warto sobie ten krótki wywiad prześledzić. Tim Draper to jest ten pan, co skupił bitcoiny od rządu amerykańskiego po tej aferze Silk Road. Jeżeli nie znacie historii, to warto sobie ją zgłębić. Potem bitcoin spadł, był wyśmiewany, on dokupił, potem bitcoin wzrósł, no i dzisiaj ma potężne pieniądze z tym związane i jest wielkim supporterem. I on, i jego syn, jeżeli chodzi o technologię blockchain i wszystkie powiązane z tym rozwiązania. No więc Tim Draper z Aleksem Maszyńskim, mówiący o Celsjuszu jako DeFi-u, pierwszym DeFi-u, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to dajcie znać, ale na pewno jest to jakiś tam dodatkowy punkt dla promowania tej platformy. No więc patrzmy, co tam dalej będzie się działo. Celsjusz dużą wagę kładzie na regulacje, zatrudnia gdzieś tam prawników w tej chwili w Australii, Wielkiej Brytanii. Na tamte rynki chcą dużo bardziej wchodzić z funkcjonalnościami. Starają się to robić w sposób regulacyjnie bezpieczny, ale no też nigdy nie wiadomo, jak zwłaszcza w dzisiejszych dziwnych czasach różne państwa zareagują na kryptowaluty, na cyfrowy pieniądz i regulacje mogą się też zmieniać. No więc los różnych platform jest w tym zakresie pod znakiem zapytania. Są tak naprawdę te platformy, które idą zgodnie z regulacjami, takie jak Celsjusz, no są zależne od tego, co zostanie uchwalone, co zostanie sprocesowane jako wyznacznik dla świata krypto, więc to jest też jakiś czynnik ryzyka. No ale no tak, przy tych platformach kustodialnych, takich jak Celsjusz, te ryzyka zewnętrzne są dla nas niepomijalne, no bo to wy ufacie tej platformie, dając jej waszego bitcoina, że ona z nim nie zniknie, że będzie potrafiła go zabezpieczyć, no i że jeszcze dodatkowo wygeneruje na tej bazie dla was jakiś benefit, jakiś przychód. Więc no to jest ryzyko zewnętrzne, które musicie wziąć pod uwagę, jeżeli wybieracie Celsjusza ponad na przykład Ledgera. Ledger też był zhakowany, jak wiemy, i może być jeszcze nie raz hakowany ten czy inny portfel. Akurat Ledgerowi wyciekła baza maili, teraz niektórzy otrzymują nawet telefony od skamerów podszywających się pod Ledgera, próbujących właśnie sprawić, by was dalej okradać z środków, więc no nie ma bezpiecznych rozwiązań, trzeba sobie gdzieś tam dywersyfikacja, tak? Dywersyfikacja to jest hedge przeciwko braku pełnej wiedzy. Nie mam pełnej wiedzy, czy co się wydarzy, jak to wszystko działa, kim są ludzie, jak działają platformy, co będzie w przyszłości. Nie mam wiedzy, w związku z tym dywersyfikuję. Pamiętajcie o tym. To Naval Ravikant, jeden z aniołów inwestorów, angel inwestorów, taki cytat popełnił i dla mnie jest to ważne. W ogóle pewnie zrobię
taką serię z Nawalem, bo tam jest dużo fajnych informacji od Nawala, można się dowiedzieć, i takich inwestorskich między innymi. Dajcie znać, czy chcielibyście serię Nawal Ravikant na kanale Dzienna Dawka Dyskomfortu. No więc dywersyfikacja przede wszystkim. Jeżeli wybieracie taką platformę jak Celsius zamiast portfela, w którym, który jest niekustodialny, w którym to wy macie klucze, musicie zrobić to ostrożnie, musicie wiedzieć, dlaczego to robicie i musicie wiedzieć, jakie są zagrożenia, w związku z tym wasze zaangażowanie musi być adekwatne do poziomu waszej wiedzy bądź niewiedzy. No i dla mnie to jest tak, że 10 czy 15 różnych rozwiązań warto mieć rozpoznanych i nigdzie nie trzymajcie dużo, wszędzie trzymajcie trochę i bawcie się tym, testujcie i w ramach wyrabianego zaufania po prostu sobie angażujcie się w ten czy w inny sposób finansowo, ale na początek wydaje mi się, że to powinno być 100 zł, 200 zł maks. Zresztą dla każdego to są inne pieniądze, które jesteście w stanie stracić. Jeżeli powierzacie środki po takiej platformie jak Celsius, licząc na to, że oni będą nią tymi środkami obracać, licząc na to, że dzięki temu dostaniecie dodatkowy zysk, którego nie macie, trzymając to na przykład na Ledgerze, to jest powód, w zasadzie jedyny być może, żeby wyjść z Ledgera albo z Trezora i przejść na Celsjusza. No, z drugiej strony dla mnie takim powodem to jest nauka tych platform, bo ja naprawdę patrzę na Celsjusza jako na przyszły taką infrastrukturę bankową, taki bank bez banku, jak ja to nazywam. Platforma, w której będziemy mieć różne asety, które będą na nas pracować, dzięki którym będziemy mogli być może żyć z tych przychodów, no bo bank dzisiaj daje 0% odsetek, czy 0,01% odsetek. Celsjusz potrafi dawać od Bitcoina 5-6%, od stablecoinów kilkanaście procent, bo ten zysk wygenerowany współdzieli 80% z depozytariuszami. Więc obserwuję, jak to się dzieje, jak to się rozwija. Nie robię tego z chciwości, czyli no te kilka procent, które się dostaje na Celsjuszu, czy kilkanaście nawet, no to nie jest coś, żeby zaryzykować nie wiadomo jakie środki. Natomiast jest to na pewno coś, co pozwala mi zwalidować, jak oni skonstruowali tą platformę, jak skonstruowali ten model, czy token w tym wszystkim ma sens, czy sell token faktycznie tutaj będzie dodawał, nabierał jakiejś użyteczności wraz ze wzrostem adopcji, jak to wszystko jest funkcjonalnie rozstrzygane, czy user experience lepsze, które zyskuję dzięki temu, że mam jednak kustosza, któremu muszę zaufać, czy to jest ten koszt, który jestem w stanie ponieść, czy jestem w stanie trochę oddać zaufania, pójść w stronę Celsjusza, a dzięki temu mieć trochę lepszy user experience dzięki takiej platformie jak Celsjusz i trochę zarobić również tych interest rates, których być może nie miał, trzymając to na Ledgerze. No więc to są wszystko pytania, które ja ciągle sobie w głowie mielę, to sobie sprawdzam, dzięki temu się uczę, a dzięki temu też no, mam jakieś tam szersze spojrzenie na rynek i do tego Was zachęcam, natomiast Was zniechęcam do rzucania się hura optymizmem na taką czy inną platformę, nawet jeżeli jej bardzo ufacie. Te platformy zmieniają kierunek, te platformy zmieniają swoje strategie i dzisiaj robią coś innego, a za dwa lata mogą robić coś całkiem innego. Nie znaczy, że to źle. Startup powinien ewoluować, natomiast no, wy musicie być ciągle na bieżąco, więc nie popadajmy w zbytnią też nader dywersyfikację. 10, 15, 20 platform moim zdaniem jesteśmy w stanie ogarnąć. Ja na swojej liście obserwowanych mam pewnie 20 kilka, może max 30 projektów, ale no, zajmuje mi to mega dużo czasu i też nie ze wszystkimi jestem na bieżąco. Zajmuje mi to no, moce przerobowe w głowie dosyć duże. I ciągle odkrywam, że bardzo wielu rzeczy nie wiem i każde nowe doświadczenie sprawia, że mi się oczy szerzej otwierają, więc Wam również radzę zachować ostrożność. Ok, no to już tak, nie przedłużam. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czy w ogóle odczuliście tą awarię Celsjuszową. Jeżeli tak, jeżeli to obserwowaliście, dajcie znać, jak Waszym zdaniem sobie tutaj zespół poradził, czy to podkopało Wasze zaufanie, czy wzmocniło Wasze zaufanie do tych rozwiązań, w szczególności do tej platformy. Jeżeli chcecie, to piszcie komentarze, piszcie uzupełnienia, piszcie zapytania, ja postaram się na wszystko odpowiadać. Możecie wejść w kontakt ze mną na Twitterze, tam też często coś innego tweetuję. No i w zasadzie tyle. Kod oczywiście DNS możecie spróbować sobie użyć.
No i ja postaram się wszystkie nowinki tutaj z frontu Wam dalej przekazywać. Celsjusz przeszedł przez swój chrzest bojowy, no i będziemy zobaczyć, co tam dalej to dla nich oznacza. Udanego dnia, trzymajcie się zdrowo, na ciele i na duchu, nie dajcie sobie wprogramować wirusów do głowy, ruszajcie się, odżywiajcie się prawdziwym jedzeniem, prawdziwym, czyli takim, które da Wam witaminy, mikroelementy i które Was odżywi. Nie żywcie się papką, która będzie sprawiała, że będziecie otumanieni, będziecie głupsi, będziecie bez energii do życia. Takiej papki w sklepie jest masa. Generalnie musicie bardziej popatrzeć, co dziesiąty towar na półce ma jakąkolwiek wartość, więc zastanówcie się, co to są za towary i zastanówcie się, czy po jedzeniu jest Wam lepiej, czy jest Wam gorzej, bo niestety często to wszystko nas ogłupia, to wszystko nas osłabia. Musicie się zdrowo żywić warzywami, owocami, na surowo, od dobrych dostawców. Następnie musicie się poruszać trochę, żeby to wszystko zaczęło pracować dla Was w Waszym organizmie. Musicie też mieć dobrze poukładane w głowie i odciąć się od bełkotu medialnego, bo tam Was też zatrują. No i ja wiem, że to może brzmi, ja jestem, mimo że jestem optymistą, to te słowa może brzmią pesymistycznie. One nie są pesymistyczne, moim zdaniem one są po prostu prawdziwe i warto sobie to wszystko dobrze przemyśleć, co jest dla Was zdrowe. Przede wszystkim musicie sobie wyciągnąć Waszą własną opinię z Waszych własnych doświadczeń. Ja swoje doświadczenia mam i wiem, że jak się karmiłem papką jedzeniową, papką medialną, to ważyłem 100 kg i mi się nic nie chciało aż tak bardzo, jak mi się chce teraz, a jak zacząłem żyć po swojemu, to się to wszystko zmieniło. Natomiast do takiej drogi trzeba dojść, moim zdaniem, krokami, bo tutaj też z kimś miałem dyskusję, że zmiana oczywiście diety na hura od zaraz i w ogóle zmiana swojego życia o 180% w przeciągu jednego dnia, no to można też dostać na głowę i przede wszystkim no musicie być gotowi też socjalnie na tego rodzaju doświadczenie, więc drobnymi kroczkami dokonujcie zmian, trzymajcie się zdrowo. No i mam nadzieję, że jakoś tutaj być może jakieś nowe furtki przynajmniej dla Was otwieram mentalne. Ja sam ciągle swoje furtki mentalne otwieram i staram się sprawdzać drzwi, które dotychczas były zamknięte i wchodzić w ścieżki, które dotychczas były zamknięte albo są wręcz uznawane za jakieś głupie, albo mało popularne, albo w ogóle jakieś takie niszowe. Często znajduję tam coś ciekawego, więc testujcie, sprawdźcie, co dla Was działa. Jeżeli będziecie w rezultacie mieć jakieś przemyślenia, czy to natury zdrowotnej, czy to natury inwestycyjnej, czy to natury technologicznej, którymi będziecie się chcieli podzielić, komentujcie pod tym filmem. Ja tu na wszystkie komentarze odpowiadam, wszystkie z przyjemnością czytam. Na dziś to tyle. Udanego dnia. Trzymajcie się. Udanego tygodnia. No i oby szybko tutaj te wszystkie zawirowania medialne minęły. Ja tutaj może co, zakończę takim dowcipem, który mnie ostatnio bardzo rozbawił. Przychodzi baba do lekarza i pyta się: panie lekarzu, kiedy te wszystkie problemy z tym wirusem się skończą? Lekarz mówi: nie wiem, nie interesuję się polityką. Pozdrawiam.